Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o śmierci Grzegorza Blocha. Zdarzenie owiane jest tajemnicą. Mówiło się, że nie wyklucza się udziału osób trzecich. Co wykazała sekcja zwłok? Wieść o śmierci Grzegorza Blocha wstrząsnęła światem showbiznesu. 53-latek był stylistą wielu polskich gwiazd. Zmarłego pożegnali m.in. Agata Młynarska, Anna Korcz, Katarzyna Bujakiewicz czy Łukasz Zagrobelny. W sprawie jego śmierci wszczęto dochodzenie. Teraz są wstępne wyniki sekcji zwłok. Śmierć Grzegorza Blocha zaszokowała gwiazdy. Informacja o tym, że Grzegorz Bloch nie żyje, trafiła do mediów 25 czerwca. Tragiczne wieści przekazała jego siostra. Z wielkim żalem chcielibyśmy poinformować, że odszedł wspaniały człowiek, syn, tata, brat, przyjaciel wielu osób. Pogrążona w żalu rodzina i przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za słowa otuchy i wsparcie, napisała w mediach społecznościowych. Internet zalały wpisy upamiętniające zmarłego Grzegorza, które były szeroko komentowane przez polskie gwiazdy. Większość z nich nie mogła uwierzyć, że Bloch nie żyje, co wskazuje na fakt, że jeśli Grzegorz chorował, to jego bliscy nic o tym nie wiedzieli. Wyniki sekcji zwłok Grzegorza Blocha. W toku postępowania pojawiły się wątpliwości, czy w śmierć Blocha nie były zamieszane osoby trzecie. Redakcja Faktu skontaktowała się z rzecznikiem prasowym prokuratury okręgowej w Warszawie, który potwierdził, że mogło dojść do nieumyślnego spowodowania śmierci. Plejada postanowiła skontaktować się z tym samym rzecznikiem. Oto, co udało się ustalić. Sekcja wykazała m.in. masywne zmiany w płucach. Taki jest wstępny protokół otwarcia. Teraz czekamy na opinię lekarza biegłego, z której może nam wyjść zupełnie coś innego, co będzie skutkowało zmianą kwalifikacji prawnej, Piotr Antoni Skiba. O tym, co tak naprawdę było przyczyną śmierci, dowiemy się niestety za kilka tygodni. Mamy masywne zmiany w płucach, czyli coś w tym przypadku nie pracowało. Na tym etapie jesteśmy uzależnieni od tego, co wyjdzie nam z opinii biegłego i jaką wskaże on przyczynę zgonu. Biorąc pod uwagę to, że mamy okres wakacyjny i mniejszą obsadę w zakładzie medycyny sądowej, pojawi się ona za jakieś 2 miesiące. Jeśli będzie taka konieczność, do tego czasu przesłuchani zostaną świadkowie, członkowie rodziny i lekarze. Rozpatrywane będą także dodatkowe zawiadomienia i zastrzeżenia, jeśli takie się pojawią, kontynuował. W tej samej rozmowie, rzecznik prasowy podkreślił, że wszczęcie śledztwa w sprawie stanowi standardową procedurę w wypadkach, gdy nie jest znana przyczyna zgonu. Śmierć nie nastąpiła w wyniku samobójstwa, zabójstwa i nieszczęśliwego wypadku, dlatego przyjęto wstępną kwalifikację postępowania jako nieumyślne spowodowanie śmierci drugiej osoby i podjęto czynności ściśle protokolarne. To pozwoliło m.in. na zlecenie sekcji zwłok i przesłuchanie świadków, podsumował.